Witajcie, pierwszy list Diana, pierwszy rozdział od wersetu piątego. Zapraszam na odcinek. Tak, witajcie. Dalej omawiam pierwszy list Diana. Jesteśmy po czterech wersetach. Po kilku odcinkach wstępu. Myślę, że jeżeli ktoś z Was dołącza teraz do tej serii, to dobrze by było rozważyć oglądnięcie także tych wcześniejszych odcinków. Staram się, aby odcinki były krótkie, dlatego może ich być więcej, ale myślę, że warto oglądać od początku. Jeżeli skończycie ten odcinek, można przeskoczyć na wcześniejsze i oglądać już po kolei. OK, przechodźmy, przejdźmy do samego tekstu. Przeczytam pięć wersetów, abyśmy zobaczyli kontekst, jaki będzie przez Jana podawany. Jan pisze tak, przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy społeczność z nim, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego syna. Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Następnie może powiem: czasami spotykam ludzi, którzy mówią: Ja już nie grzeszę, mówią: Ja nie mam grzechu. Czasami są to starsze osoby, które są przyzwyczajone do Kościoła rzymskokatolickiego, do tego, żeby sprawdzać swoje życie albo nawet starać się żyć. Według dekalogu, według dziesięciu przykazań. I faktycznie, jeżeli wzięlibyśmy dekalog i porównali z ich życiem, to może się tak okazać, że tych grzechów, według dekalogu, nie mieliby, bo często te osoby, które są już starsze, siedzą w domu, czasami są samotne, mówią: nikogo nie zabiłem, nie cudzołożę, nie kradnę, więc nie mam grzechów. W innych nauczaniach mówiłem o tym, że bardzo często nie mamy świadomości, a grzeszymy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ale gdybyśmy w rozmowie z takimi osobami, może Ty jesteś taką osobą, a może w Twoim otoczeniu są takie osoby, ważne, abyśmy zaczęli czytać Ewangelię. Kiedy otwarlibyśmy Ewangelię Mateusza, 5, 6, 7 rozdział, tam jest Kazanie na Górze. I Pan Jezus odnosi się do niektórych z tych zapisów. Prawa żydowskiego, dekalogu, i mówi, powiedziano Wam, na przykład mówi w ten sposób: Nie zabijaj, a ja mówię Ci: każdy, kto gniewa się, jest mordercą. I wtedy możemy, rozmawiając z takimi osobami, albo samemu, analizując swoje życie, zastanowić się, czy ja na kogoś się nie gniewam, czy nie mam do kogoś żalu, czy nie mam jakiegoś niewybaczenia. Pan Jezus mówi dalej, Powiedziano wam, nie cudzołóż, a ja mówię ci, jeżeli patrzysz na kobietę porządliwie, to tak jakbyś z nią cudzołożył. W tym odcinku nie będę mówił o relacji prawa starotestamentalnego do tego, co widzimy w Nowym Testamencie, ale zwracam na to uwagę, ponieważ Jan tu użył taki werset, do którego dotrzemy. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy. Sprawdzajmy dokładnie to, jak żyjemy ze Słowem Bożym, sprawdzajmy to, jak żyjemy z Biblią, nie z tym, co zasłyszeliśmy kiedyś od jakiegoś księdza, pastora czy w kościele, ale sprawdzajmy ze słowami Jezusa. I w poprzednich odcinkach mówiliśmy o pierwszym teście na to, czy jesteśmy naprawdę zbawieni, nowonarodzeni, i tym pierwszym testem było to, czy znamy Chrystusa, czy znamy prawdziwego Chrystusa. Czy znamy jakąś inną postać pod tym imieniem? Wiele grup, na przykład świadkowie Jehowy, zaburzają tą, przedstawiają zupełnie innego Jezusa. Mówiliśmy w pierwszych wiekach, gnostycy przedstawiali innego Jezusa, i dzisiaj mam wrażenie, że cały czas wracamy do tych samych pokus. Ludzie wymyślają sobie, jaki jest Jezus. Ludzie czasami wymyślają sobie, co by zrobił Jezus. Mówię, wymyślają, ponieważ często ludzie nie czytają Biblii, ale gdzieś w swojej głowie układają jakieś scenariusze. To bardzo niebezpieczna droga. Jeżeli wymyślimy sobie Jezusa, jeżeli wymyślimy sobie to, co on myśli na jakiś temat, to co on sądzi o jakiejś sprawie, to tak naprawdę możemy być zwiedzeni czasami przez innych, czasami przez własny umysł, przez własne grzeszne serce i. Co najbardziej niebezpieczne, zmyślony Jezus nie może nas bawić. Może nam się wydawać, że podążamy za Chrystusem, ale podążamy za fantazją, za postacią, która nigdy nie istniała. To bardzo niebezpieczna rzecz. Ale teraz przechodzimy do drugiego testu. Drugi test moglibyśmy nazwać testem grzeszności. Każdy chrześcijanin widzi swoją grzeszność. Zrobiłem ten krótki wstęp. Nie po to, aby kogoś skrytykować, ale po to, aby pokazać, jak często my, Polacy, jesteśmy w pewnych ramach myślowych, żyjemy według wydawałoby się chrześcijańskich zasad, ale tak naprawdę nie chrześcijańskich. Tak ważne jest to, abyśmy cały czas przechodzili do Nowego Testamentu, szczególnie, Stary też jest ważny, ale szczególnie czytajmy Nowy Testament, abyśmy dokładnie wiedzieli, jak mamy żyć. Chrześcijanin to ktoś, kto widzi swoją grzeszność, widzi swoje grzechy, wyznaje swoje grzechy. Chrześcijanin to ktoś, kto przeszedł zmianę. Dawniej nie widzieliśmy swoich grzechów, nie obchodziły nas, ale dzisiaj widzimy te grzechy i nie chcemy ich popełniać. I oczywiście niestety tak jest, że chrześcijanie też grzeszą. Myślę, że warto powiedzieć, że każdy z nas grzeszy. Ale powinniśmy, jeżeli nazywamy siebie chrześcijanami, zobaczyć diametralną zmianę. Kiedyś te grzechy były wielkie, wstrętne i ohydne. Dzisiaj mogą nam się też wydawać wstrętne, ale powinny mieć już o wiele mniejszy kaliber. To jest tak jak ze sprzątaniem ogrodu. Kiedy wchodzimy do ogrodu, widzimy dużo śmieci i najpierw usuwamy te, te duże, później widzimy mniejsze i dopiero jak usuniemy te mniejsze, to widzimy, jeszcze mniejsze ale wciąż chcemy oczyścić nasz ogród i może się nawet tak zdarzyć że będąc chrześcijaninem widzisz więcej grzechów w swoim życiu niż wcześniej im dłużej jesteś chrześcijaninem być może widzisz więcej grzechu pamiętajmy jednak że powinny to być obiektywnie inne grzechy jeżeli ktoś kiedyś zdradzał żonę albo kradł to dzisiaj no jako chrześcijanin nie może tego robić. Paweł, apostoł, w wielu miejscach choćby pisze o tym, pisze o pewnych grzechach, które nazywa grzechami prowadzącymi do śmierci. I Paweł mówi wyraźnie, jeżeli ktoś takie rzeczy robi, nie, będzie zbaw nie jest zbawiony, nie będzie z Bogiem w wieczności. Czyli widzimy pewne grzechy, pewne granice, których chrześcijanie nie przekraczają, ale jednocześnie nasze wrażliwe serce może pokazywać nam coraz więcej mniejszych grzechów. Kiedy Bóg zamieszkuje w sercu człowieka, to widzimy to z Ewangeliana, chociażby, że Bóg jest światłością. Oświetla nasze życie, oświetla nasze grzechy, oświetla nasze serce i my chcemy je uprzątnąć, chcemy pozbyć się nawet tych najmniejszych grzechów. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, piąty werset. W tym wersecie czytamy, Przesłanie, zaś, które słyszeliśmy od niego i Wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Niewierzący mówią często coś zupełnie innego. Ludzie zbuntowani przeciwko Bogu oskarżają Boga za Holokaust, za głód na świecie, za wiele, wiele rzeczy, a przecież my wiemy, że zdecydowana większość tych rzeczy. To dzieło człowieka. Holokaust uczynił człowiek. Głód na świecie, kiedy otworzymy wiadomości, widzimy, jak wiele jedzenia marnuje się w wysoko rozwiniętych krajach, chociażby w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że ktoś patrząc z boku na naszą planetę, nie mógłby zrozumieć, dlaczego tak wiele jedzenia jest wyrzucanych, a tak wielu ludzi cierpi głód. Jan tu mówi wyraźnie, słyszeliśmy od niego. To bardzo ważne, że Jan otrzymał to przesłanie od samego Jezusa. Nie słyszał to jakich, od jakichś rabinów, od jakichś nauczycieli. Nie. nie usiadł za apostołami i jakby naradził się, jakie powinni przekazywać informacje. Jan pisze wyraźnie: Otrzymałem to od samego Jezusa. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Tak jak mówiłem, często ludzie niezbawieni, nieodrodzeni, Atakują Boga właśnie oskarżając go o, o zło, o to, że jest tak naprawdę Bogiem złym. My, zbawieni, widzimy, że Bóg jest Bogiem dobrym. Ale kiedy otworzymy inne księgi biblijne, możemy zacytować choćby takie fragmenty. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, piąty werset: Światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. W trzecim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie Ewangelii według świętego Jana czytamy A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali bardziej ciemność niż światło, bo ich uczynki były złe. Dalej czytamy w dwudziestym wersecie Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były ujawnione. Nie były zganione. Jan 8 rozdział, Ewangelia według świętego Jana, ósmy rozdział dwunasty, werset czytamy tam. Jezus znów powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. I co ciekawe, widzimy to też bardzo mocno w Starym Testamencie Księga Izajasza, 6 rozdział. Ta niezwykła wizja Izajasza, przeczytam dosłownie dwa wersety z tego. Jeżeli macie ochotę, zachęcam, przeczytajcie. Od pierwszego wersetu, Księga Izajasza, szósty rozdział, jest niesamowita wizja, kiedy Izajasz przenosi się tak jakby przed tron Boga. I czytamy tam, i wołał jeden do drugiego. Chodzi tu o te istoty niebies niebieskie, które my nazywamy dla uproszczenia aniołami, wołali. Święty, święty, święty Pan Bóg Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Czytamy dalej. Izajasz mówił, zadrżały fundamenty od głosu, od tego głosu, a świątynia napełniła się dymem. Wtedy rzekłem, biada mi, jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a króla Pana Zastępów, Widziałem moje oczy. To niezwykła wizja. Powiem dosłownie kilka zdań na ten temat, ale zachęcam, przeczytajcie. Izajasz mówi: Widziałem Boga, pana zastępów i od razu wyznaje: Biada mi, jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach. To niezwykła rzecz. Dzisiaj czasami ludzie podający się za chrześcijan bardzo umniejszają Boga, Jego znaczenie, Jego cechy, tak zwane atrybuty, ale kiedy czytamy Biblię, im więcej czytamy to w sposób naturalny, myślę, że do każdego z nas przychodzi to, jak Bóg jest wielki. Izajasz tutaj opisuje wyraźnie: widziałem świętego Boga, i od razu pojawiło się we mnie takie wołanie, biada mi, zniknę, wybuchnę, rozpadnę się, bo ja jestem grzesznikiem, a on jest czysty, on jest święty. I zachęcam do czytania Biblii i zwracania uwagi na te cechy Boga, na atrybuty Boga. Bardzo dużo ludzi w Polsce, czytając pobieżnie Biblię, nazywając siebie chrześcijanami, Słuchając przeróżnych dziwacznych nauk, traci to, co jest najbardziej niesamowite w Biblii. Biblia to nie jest historia o ludziach, ale to jest historia o dobrym Bogu, o niesamowitym Bogu, o, Panie, o Bogu, który jest Panem Panów i Królem Królów, o Bogu, który jest wszechpotężny, wszechwiedzący, wszechmocny, po trzykroć święty. Bogu, który jest miłością, Bogu, który jest światłością który tak wiele razy obdarowuje ludzi łaską, miłością, miłosierdziem, a ludzie to odrzucają, a ludzie nadal grzeszą, a ludzie nie chcą się zwracać do Boga. To niesamowite i ciężko się nawet mi o tym mówi, jak bardzo my wszyscy jesteśmy niewdzięczni, ale ważne jest, to, abyśmy wracali do Słowa, abyśmy szukali tego prawdziwego obrazu Boga, i widzieli, czego On od nas wymaga. Trochę ten odcinek się rozciągnął. Myślałem, że trochę szybciej pójdzie mi w przechodzeniu przez te fragmenty biblijne, ale cóż, zapraszam na kolejny odcinek. Dalej będziemy omawiać, co to znaczy, że Bóg jest światłością.